Hej, fajnie, że z nami jesteś. Jesteśmy Justyna i Krystian i razem z Turą od prawie 2 lat podróżujemy własnoręcznie przerobionym vanem po świecie. Byliśmy już w Szwecji, Norwegii, Słowenii, we Włoszech, w Polsce i tym razem obraliśmy zupełnie nowy kierunek. Grazie. 1800 km, 4 dni drogi. Wiele słyszeliśmy i oczekiwania były duże. Czy było warto? Tak szczerze, to nie wierzyliśmy własnym oczom w to, co zobaczyliśmy na miejscu. Pamiętaj, by dać nam łapkę w górę i subskrybować nasz kanał po więcej podróżniczych treści. Miłego oglądania! Jedziemy! Zaczęło się. Sprawdziliśmy w Austrii. W tej chwili ceny paliwa są wysokie. Tankowałem euro 93. A my mamy 2000 km w jedną stronę. A do Słowenii mamy 212 km, więc do pełna zatankujemy właśnie tam. Słuchajcie, przy takiej ogromnej trasie, jaką mamy do zrobienia, jadąc do Grecji, to robi to dość dużą różnicę. Cześć! Cieszysz się, że jedziesz na urlop? Aha. Ja też. A ty się cieszysz? No pewnie, że się cieszę. Uwielbiam ten moment, jak robimy zakupy do vana. To są takie świeże, fajne zakupy, bo to jest to dokładnie, co na teraz potrzebujemy, bo tam nie ma za dużo miejsca na trzymanie tych rzeczy. Poza wodą pitną, czego troszkę więcej wzięliśmy. The things I noticed. How she practices piano on her thigh. Imagining the keys inside her mind. Wczoraj przejechaliśmy 300 km i uciekamy od deszczu, tak jak wiecie. Padliśmy w burzę. Dzisiaj w nocy była taka burza, ja nic z tego nie pamiętam. I tak, jesteśmy teraz w Słowenii, koło Mariboru. I mamy jeszcze przed sobą 1500 km. Jedziemy teraz dalej. Chcemy jak najdalej na południe zjechać, bo wszędzie jak patrzymy, to ma być deszcz, ma być zimno. Jak widzicie, ja mam polar na sobie. Ale na samym dole teraz jest zaplanowane 27 stopni. Także jedziemy tego szukać. Jedziemy do Słonka, a spaliśmy przy hotelu Majolka. To jest bardzo fajny parking. I bardzo spokojnie się tutaj spało, przy tym, że na Słowenii nie wszędzie można spać na dziko, to tutaj było napisane, że można tutaj bez opłat po prostu sobie przenocować. Fajnie, jakbyśmy zjedli w restauracji kolację. Niestety nie zostajemy do wieczora, bo byśmy bardzo chętnie zjedli, ale jedziemy dalej. Ładnie tu, co? Jedziemy do słońca tego, chodźmy stąd. 8 godzin. 800 km to by była połowa drogi. Nas zaskoczyła ta granica ze Słowenią i Chorwacją. Myśleliśmy, że jeszcze pojedziemy kawałek na Słowenii i powiem wam, że ta winieta za 15, my zapłaciliśmy 16 euro, bo kupowaliśmy online. To jest straszne zdzierstwo, a nie popatrzyliśmy, jak objechać ten kawałeczek tutaj, bo to dosłownie było parędziesiąt kilometrów. No, hit. Jedziemy dalej w kierunku słońca. No i co? No i crafter postanowił nam zaświecić lampkę DPF-u i jej nie gasić. W sensie, że jechaliśmy teraz przez 20 minut naprawdę na wysokich obrotach, tak żeby się wypaliło, co ma się wypalić, no i żeby się zgasiła ta lampka, no ale się nie zgasiła, więc będziemy szukać jakiegoś mechanika. Okej, okay, przyjechaliśmy sobie do takiego warsztatu. Tutaj pan przyszedł, powiedział, że jeździć i zgaśnie ta kontrolka, no ale jeździmy i nie gaśnie ta kontrolka. No i tak się pyta, to gdzie wyjedziecie? Mówię, do Grecji. Tak, Jezu, nie mam czasu, ale poczekaj.
mega biło. W ogóle posprawdzał wszystko. Wygląda na to, że faktycznie musimy dłużej jechać i że to nie ma żadnych błędów ani nic takiego. Nic nie wykazuje przynajmniej. I nic nie wziął za to. W ogóle życzył nam dobrej drogi i się pożegnał uśmiech, to i poszedł. Ale miło. Zanim pokażemy wam, dokąd dokładnie udało nam się dzisiaj dojechać, chciałam wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, a jest nią firma Paysend. Dzięki Paysend możecie w prosty, szybki i bezpieczny sposób robić międzynarodowe przelewy. My mieszkając za granicą i dużo podróżując, wiemy, jakie to może być frustrujące, jakie to może być drogie, jakie to może być czasochłonne przesłanie pieniędzy właśnie a w innej walucie, a bez zagranicy. Z Paysend jest to szybkie, bezproblemowe i bezpieczne. Możesz wysłać pieniądze aż do ponad 150 krajów. Od razu widzisz, ile w walucie docelowej to będzie, tyle ile ty wysyłasz i jakie będą koszty stałe transakcji. Teraz z racji naszej współpracy z firmą Paysend mamy dla was kod SLOWLIFERS FREE. Z tym kodem wasze pierwsze 3 transakcje na Paysend możecie zrobić bez żadnych opłat. My zostawimy wam link i więcej informacji w opisie do filmiku oraz w komentarzach. Firmo Paysend, dziękujemy z całego serducha za wspieranie naszych marzeń. A teraz zabieramy was już w dalszą drogę w naszej pogoni za słońcem. Dojechaliśmy na miejsce, nie Anabela? Krystian, i co? Zmiana planów i odpoczywamy. Potrzebowaliśmy przerwy teraz, jesteśmy pomiędzy Zadarem a Splitem, gdzieś w tej okolicy. Justyna znalazła fajny kemping w bardzo małym miasteczku, w Wodice, ale idziemy coś zjeść i odpoczywamy już dzisiaj. I mamy kolejny dzień. Wstaliśmy, ogarnęliśmy siebie, wanna, wykąpaliśmy się i... Wiecie co, wykorzystaliśmy ten czas do maksa tutaj naprawdę. Wszystko, cały serwis sobie zrobiliśmy. My mieliśmy taką naszą poranną rutynę, byliśmy pobiegać trochę. No i teraz jedziemy. Krystian nawet się zanurzył w wodzie. Ja znalazłam granaty, obrałam je, zapakowałam, są w lodówce przygotowane do jedzenia. Wszystko jest gotowe, nawet sałata jest umyta i poporcjowana. Dobra, ale teraz mam jeszcze 1000 kilometrów, także jedziemy. Zbieramy dół. 4 litery w troki. Patrzcie, tam leży cencik. Na szczęście. Okej, tutaj już jesteśmy w Chorwacji. Ceny paliwa spadły o 40 centów. Tutaj euro 60, euro 62 jakoś tak w przeliczeniu kosztuje litr benzyny. Ile przejechaliśmy? Co dupę ruszyć? 30 razy 10. 300 km prawie. Zatrzymaliśmy się w bardzo ładnym miejscu. Wyprostować się. Anabela, co ty chcesz powiedzieć? Wygibacie. Dziecko ma fioła w głowie po tej drodze. Zrobiło się nam ciemno, ale taki obiad na szybko. Jemy i jedziemy dalej. No. Thank you.
do polowania. Wirtuozo. No i sobie dbam o ten młynek. Mam pędzelek, który był w tym. Zawsze jest wyczyszczony pędzelkiem. Zawsze jest rozłożony, czysty, schowany na następny raz. Tutaj dostajesz kiełbaskę. Jest dzień trzeci naszej podróży. Jesteśmy w Czarnogórze, poza granicą albańską. Przyjechaliśmy tutaj w nocy. Otworzyłem drzwi. Jest pięknie. Deszcz padał trochę w nocy. I widzę pieska. Chcę nakarmić. Gdzie nakarmić pieska bez długa? Tam jest. Nie bój się. Śniadanie dali, to jeszcze głaszczą, co nie? Patrzą, ja w tą księdze. Taki powolny poranek, teraz idziemy zrobić szybkie zakupy, trochę wybiegać dziecko przed drogą. Powiem szczerze. Ile? No i mamy jeszcze 540 kilometrów. There's a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I oficjalnie jesteśmy w strefie, gdzie zapłaciliśmy 14 euro za dwie reklamówki jedzenia, w sensie, że gdzie jest dużo taniej niż w Austrii przynajmniej. I po drugie, te wszystkie warzywa i owoce są takie dobre. Jesteśmy teraz na granicy albańskiej, także tutaj już jest dużo cieplej niż tam u nas. Słuchajcie, ale jedziemy jeszcze teraz w dół. To jest międzynarodowa droga do Albanii. I to jest chyba różnica właśnie jechania wieczorem, a w dzień na takich granicach. Wczoraj na granicy pomiędzy Chorwacją a Czarnogórą przejechaliśmy tak po prostu, ale to było w nocy. A dzisiaj w dzień tutaj po prostu wszyscy zgasili silniki, wyszli na zewnątrz i czekamy. Zobaczymy jak długo. Tak, przekroczyliśmy granicę po godzinie. To trwało jeszcze bardzo długo. I teraz jesteśmy już po stronie Albanii. Zatrzymaliśmy się na chwilę na obiad i właśnie dostaliśmy SMS-a po przekroczeniu granicy. 1 megabajt kosztuje tutaj 15 euro. Także wyłączyliśmy cały internet, wszystko już tak naprawdę w Czarnogórze. No i nie dzwonimy nigdzie. I załadujemy wam filmik dopiero po stronie greckiej, jak już tam dojedziemy. Co oznacza, że musimy tam dzisiaj dojechać, bo jutro ma być film. Właśnie przyjechał tutaj taki stary, wielki wóz strażacki, przerobiony na kampera. I tutaj chłopak ze Szwecji jedzie. I mówił, że wjechał właśnie tyle, co wjechał do Albanii. I w ciągu 15 minut już musiał przekupić policjantów. Bo wjechał do miasteczka, gdzie nie można było wjeżdżać ciężarówkami. No i przyszli do niego i powiedzieli, że to będzie go kosztować 150 euro. No i jak chce to zrobić? On tak mówi, no w najprostszy sposób chciałby to i najszybszy zrobić. Włożył 15 euro i byli zadowoleni. Że 15 euro go to kosztowało. 15 minut Albanii. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Tak, co Krystian lubi najbardziej zatrzymywać się po 5 minutach. Wiecie co, wyjechaliśmy o godzinie 11, jest godzina 15, 4 godziny później i z tym staniem na granicy, z tymi przerwami, przejechaliśmy ile? 60 km. 60 km! To dużo czy mało? Dużo. Okay. No nie. A ile wiesz, ile mamy przejechać? 100! 500! 500! Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy, budzimy się, dochodzimy do siebie. Krystian Werner, czy ty jesteś zmęczony? Boże, chcę... Mówię, jesteśmy w Grecji, a już sam mówię, że ten entuzjazm jest trochę padnięty. Jest entuzjazm wielki, tylko jestem zmęczony. No. Jechaliśmy 3 dni. 4, to jest 4. Jeszcze mamy 30 km, ale się zatrzymaliśmy już sobie tutaj na plaży. Idę na pobiegać chyba, albo na spacer, nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałam, ale rano wstaliśmy
Jest przepiękna pogoda, jest gorąco, ludzie chodzą tu na spacery, jest turkusowa woda, mamy drzwi otwarte, słyszymy morze i po prostu czuję, że spełniają się moje marzenia po raz kolejny. Sobie biegałam i myślałam o tym, co to jest luksus. I doszłam do wniosku, że luksus to jest, kurczę, obudzić się rano, być zdrowym, mieć co włożyć do talerza, bo to wszyscy często traktujemy jako takie oczywiste. Móc wyjść na chwilę, poprzebywać w naturze, móc nawet popatrzeć na zielone liście, bo wiecie, my tu mamy teraz piękny, idylliczny krajobraz, morza, szum fali i tak dalej. I powiem wam, że doceniam to jeszcze bardziej teraz, po tym jak byliśmy chwilę w mieście, gdzie większość co widzimy to beton i budynki, okej, piękne kamienice, ale tej natury nam ogromnie brakowało. No jeszcze chciałam wam powiedzieć, że rano jak byłam biegać, każda jedna osoba, która mnie mijała, mówiła mi dzień dobry. To jest takie fajne, takie fajne. Dobra, zbieramy się. Fajne miejsce na noc, ale na zostawanie chyba dłużej niekoniecznie. Widzieliśmy dużo piękniejsze miejscowe. Ale w Kadzie. Możemy nalać wodę? Możemy. Zatankowaliśmy też tutaj, no i pan powiedział, że to nie ma problemu. Odkręcił czystą wodę i mówi, że można pić. Ale super. Luz. Można stać faktycznie zaraz przy tym. Ale... Czy wy widzicie kolor tej wody tam? Pojechaliśmy! Jesteśmy już na Lewkadzie? Słuchajcie. Czyli nasze pierwsze miejsce, do którego chcieliśmy dojechać. 1800 km w sumie. 3 dni trasy. 3 dni. Czy było warto? Takiego miejsca jeszcze chyba nigdy. Stoimy na samej plaży. Zresztą, wiecie co? Pokażemy wam to miejsce w przyszłym odcinku. Teraz tylko taki mały sneak peek. W niedzielę przyszłam o 9 rano. Vlog tutaj stąd. A teraz zainspirujcie się małymi widoczkami. Tutaj jest tak pięknie, że nie mamy słów, żeby to opisać. A my jesteśmy zmęczeni. Także my teraz chwilę odpoczywamy i przygotujemy coś fajnego dla was. Dzięki, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli wam się podobało i serdecznie zapraszamy was już w niedzielę o 9 rano, jak zwyczaj bywało. I jak zawsze dziękujemy z całego serducha wirtualny przytulas dla naszych patronów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Patrzcie, ląduje.